Wybieramy odpowiedź, a prawidłową odpowiedzią jest B. 25 października zginął sierżant Bartoszek z Olszowca, a Zaraszów zaczął mieć podgórkę od tamtej pory i momentami ma podgórkę jeszcze dzisiaj, mimo że czasy się zmieniły. 11. Sołtysami wsi Zaraszów, kolonii Zaraszów i Urszulina są A. Jacek Łyś, Andrzej Poniewodzik, Stanisław Ziarkowski. B. Anna Pawlas, Andrzej Poniewodzik, Stanisław Ziarkowski. C. Joanna Baran, Andrzej Poniewodzik i Stanisław Ziarkowski. Odpowiedź C. Staw. Staw istniał od zawsze. Tędy pędzili krowy do pojenia z dworu. No czasem karetami też tędy jeździli, ale krowy chyba częściej przychodziły nawet niż karety. Pierwsza taka modernizacja i usypanie grobli miało miejsce w 1934 roku, w otwarciu nawet wojewoda uczestniczył wtedy. Drugie po wojnie w 1948. A ostatnia renowacja stawu to rok A 1970, B 1980, C 2010. Wybieramy, zaznaczamy i C jest właściwe. 13. Zawody wędkarskie dla dzieci organizowane nad stawem przez administratora www.zaraszów.pl Jerzego Jelcowa odbyły się A 5 razy, B 9 razy, C 15 razy. Nie krzyczymy głośno, tym bardziej, że to jest nieprawidłowa odpowiedź. 9 razy. B. 15. W szkole jest taka zachowana kronika wsi Zaraszów z 1969 roku. To młodzież zbierała dane, spisywała to w formie pisanej ze zdjęciami. Dyrektor Milanowski takie rzeczy zlecał. No i dobrze, że to się zachowało. Więc w roku 1969 wieś liczyła 337 osób, z tego poza Zaraszowem pracowały 22 osoby tylko. We wsi w roku 1969 było 190 krów, 77 cieląt i koni było A 50, B 70, C 140. Ile koni mogło być we wsi? Wybieramy, czy 50, czy 70, czy 140. A prawidłowa odpowiedź to 70 koni. W kronice tej czytamy też, że we wsi byli Szewc, Kowal i Krawcowy. W liczbie odpowiednio 1, 2, 3, czyli 1 Szewc, 2 Kowali, 3 Krawcowe. B, 2, 3, 4, czy C, 3, 4, 5. Prawidłowa odpowiedź, 1, 2, 3. 1 Szewc, 2 Kowali, 3 Krawcowy. Legendy zaraszowskie. Jest coś takiego. Radziecki żołnierz z jednej z legend miał na imię A, Wołodia, B, Sasza, C, Wania. Jak miał na imię żołnierz z jednej z legend zaraszowskich? Czy miał na imię Wołodia, czy Sasza, czy Wania? Wania, to jest właściwa odpowiedź. A karczmarz z innej legendy zaraszowskiej miał na imię A. Jankiel, B. Mosiek, C. Jankieł. Wybieramy i chodzi o Jana Kieła. Kronika szkolna, tym razem z lat 1917-18, zachowała się, jest w szkole. Czytamy tam, szkoła w Zaraszowie została otwarta w 1916 roku. Nauka rozpoczęła się w listopadzie w wynajętej izbie bez podłogi. Nic dziwnego jednak, że lepszego mieszkania nie można było dostać, gdyż wieś podczas wojny, z wyjątkiem kilku chałup, spaliła się. Przed wojną, chodzi o pierwszą wojnę światową, Zaraszów należał do szkoły w A. Bychawie,
B. Kosarzewie. C. Gałęzowie. Wybieramy Gałęzów. 20. Budynek starej szkoły wzniesiono w 1924 roku. Potem wynajmowano dodatkowo pomieszczenie u gospodarza, a do nowego budynku przeprowadzono się w grudniu A. 1968, B. 1969, C. 1970. Wybieramy. Prawidłowa jest odpowiedź A. Grudzień 68 rok. Dyrektorem szkoły był wtedy pan Witold Milanowski, był dzisiaj obecny. 21. W stulecie istnienia szkoła podstawowa w Zaraszowie wybrała patrona. Jeszcze nie ustanowiony oficjalnie, ale już wybrany i ogłoszony. Został nim A. Mikołaj Kopernik, B. Święty Jan Paweł II, C. Ksiądz kanonik Dominik Maj. C. 22. Z kroniki OSP Zaraszów, napisanej na 50-lecie istnienia, z tego co wiem, to też przez pana dyrektora Milanowskiego, w tej kronice czytamy. Działo się to w roku 1925, 21 maja. Na skutek dużej częstotliwości pożarów trawiących całożyciowy nieraz dorobek obywateli postanowiono zorganizować i powołać do życia czynnego Ochotniczą Straż Ogniową. Pierwsze życiodajne dla straży spotkanie odbyło się w wyżej wymienionym terminie. Spotkaniu przewodniczył A. Sołtys Kolonii Zaraszów, B. Sołtys Zaraszowa, C. Sołtys Urszulina. Kto przewodniczył spotkaniu założycielskiemu OSP Zaraszów? Z kroniki. Prawidłowa jest odpowiedź A. W kronice jest napisane Sołtys Kolonii Zaraszów. Andrzej Rybaczek miał na imię. Kochani, był czas, że byliśmy razem. I nie ma tam w kronice, kiedy podziały nastąpiły, rozdziały. Ale pierwsze spotkanie. Prezesem został pan Płaszczewski z Zaraszowa wybrany. A potem już jest pisane OSP Zaraszów, jakby niezależnie istniało. A teraz jest ciekawe. W latach 70. OSP Zaraszów miała zgromadzone środki na budowę nowej remizy. Środki te przepadły, bo A. zniszczyła je inflacja, B. zostały przeznaczone na budowę szkoły, C. zostały przeznaczone na budowę zlewni mleka. Właściwa jest odpowiedź C. Przeznaczone zostały na budowę zlewni mleka. Gdy zmienił się system skupu, spółdzielnia wystawiła zlewnię na sprzedaż, wieś się upomniała, był nawet proces, wieś go przegrała, spółdzielnia otrzymała prawa do budynku przez zasiedzenie. Ale na tym świecie poza prawami jest coś takiego jak uczciwość i przyzwoitość jeszcze i tego tu niestety zabrakło. A tak pod adresem OSP, OSM Bychawa, no cóż powiedzieć. Kradzione nie tuczy, na mnie wystarczy popatrzeć. Na jednym ze spotkań w szkole, ja to na wideo oglądałem, pan burmistrz obecny mówił, że miał propozycję od pani prezes ze spółdzielni mleczarskiej odkupienia budynku za 30 tysięcy. Ale on taką kwotą nie dysponował. No nie wiem, może to moje księżowskie patrzenie, ale jakoś te 30 tysięcy to mi się z 30 srebrnikami skojarzyło. No, niesmak pozostaje. 24. Kolonia Zaraszów. W szkole jest takie opracowanie, które mówi o pierwszych osadnikach. Mieszkali w budynkach podworskich, ziemię kupowali od dziedzica Dąbrowskiego, który mieszkał w Zaraszowie. Potem w 1914 w ogromnym pożarze spłonęła cała wieś. Powstanie wsi Zaraszów według tej notatki, opracowanej zresztą przez ucznia klasy 8, dziś pana inżyniera Jana Dudę, miało miejsce A. w 1900 roku, B. 1911 roku, C. 1920 roku. Na który rok według tej notatki ze szkoły datowane jest powstanie kolonii? 1900, 1911,
1920. I rację mają ci, którzy mówią B, 1911. Na cmentarzu z I wojny światowej spoczywają doczesne szczątki. Chodzi o ten cmentarz kolonii Zaraszów. A, 100 żołnierzy, B, 200, C, 450. C, 450 osób. Remis o świetlicę zbudowali członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonii. W czynie społecznym większość prac wykonano. Budowę ukończono w roku 1971, 1975, 1980. Wybieramy i budowę ukończono w 1971. Odpowiedź A. Władysławów powstał prawdopodobnie w okresie od 1850-1853 roku, kiedy to ówczesny dziedzic Kosarzewa Dolnego, Kobrzyński, zabrał w Głościanów ponad 6 mur wyprawianej przez nich ziemi i część wcielił do ziem dworskich, z części stworzył Majdan. Postępowanie dziedzica w Głościanie zaskarżyli do komisarza do spraw głościańskich. Władysławów swoją nazwę zawdzięcza A. rodzinie Władysławów, B. dużej liczbie mieszkańców o imieniu Władysław, C. synowi założyciela osady Władysławowi. C. Tablica w kaplicy upamiętniająca ofiary wojny i okupacji Zaraszowa, kolonii Zaraszów, wymienia A. 9 nazwisk, B. 16 nazwisk, C. 19 nazwisk. Na tablicy w kaplicy upamiętniającej ofiary wojny i okupacji Zaraszowa i okolic mamy wymienionych 19 nazwisk. 8 w obozie w Dębicy w Pustkowie, inni to żołnierze frontowi, cywile. I najmłodszy 10 lat, drugi 12. Kaplica. Teren pod kaplicę poświęcono. Teren ofiarowany przez panią Stanisławę Dębską z Zaraszowa. Poświęcono A. w 1973, B. 1983, C. 1993 roku. Teren poświęcono, wybieramy. I rację mają ci, którzy twierdzą, że B. w 1983 roku. Co ciekawe, było to 13 czerwca, w dzień wspomnienia świętego Antoniego z Padwy, w dzień, w którym rozpoczynała się druga pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny. 13 czerwiec 1983 roku. Teraz kaplicę poświęcono. A. w 1980 roku, 84, B i C. Nie, przepraszam, jeszcze raz. A. 1980, B. 1982 i C. 1984. Prawidłowa jest odpowiedź C. Kaplicę poświęcono w 1984 roku. W 1983 utworzono komitet budowy, któremu przewodzili Flis Helena i Stanisław Duda. W skład komitetu wchodzili także Korba Czesława, Kowalik Andrzej, Reszka Ryszarda, Trzciński Izydor i Zdunek Wiktor. W 1997 komitet rozwiązano, powstała Rada Parafialna, którą tworzyli Misztal Stanisława i Hajduk Marian. A obecnie Rada